Dobry wieczór z piątego stadionu na żywo razem z moją kochaną drużyną. Witam Państwa, Pele. Pele wiecznie przegrany, ale też Pele natchnięty czym? Nową ideą! Tak jest, właśnie proszę Państwa, ja jestem z pokolenia Wembley. Urodziłem się dokładnie w tym sławnym roku, kiedy pamiętacie, lato ruszył prawą stroną, a środkiem uciekał kto? Gadocha. Tak jest, no a lato komu podał piłkę? Do Marskiego. Dokładnie tak. I co wtedy było, panowie? Gol! Tak jest, właśnie. I wtedy, proszę Państwa, Peter Shilton po prostu puszcza piłkę pod brzuchem. No i tak, kurczę, puszcza już. 40 lat tak puszcza i puszcza na tych wszystkich naszych telewizyjnych, ulubionych powtórkach. I po co nam to było, ja się pytam. Co? Żeby trener nas mógł zamęczać. Tak, ale ile możesz stary oglądać ciągle w kółko te same powtórki z Shiltonem pod brzuchem? No trener potrafi. Tak? No my nawet tak mówimy o trenerze, że on się na stałe zalogował pod tym brzuchem. No, takie śmieszne, tak było właśnie, że nie koniec. Nigdy więcej nie ma gadania o tym golu Domarskiego. Bo co nam dał ten gol? No ale trenerze... No ale ja się pytam, co nam dał ten ale gol? Ale trener znowu mówi o tym golu. Dokładnie tak, bo ten gol, słuchajcie, dał nam awans na mistrzostwa. I tam było normalnie, tak, trzecie miejsce, Lato został królem strzelców i tu jest właśnie pies pogrzebany. Bo gdyby nie ten rajd Laty i to podanie do Domarskiego, gdyby nie Shilton z tym brzuchem, to co by było? To byśmy nie awansowali na mistrzostwa i Lato by nie został królem strzelców. Tak czy nie? I co? Jak to co? I by po 30 latach nie został prezesem. Ty nie rozumiesz tego? I by nam nie zafundował, kurczę, tych wszystkich Waldków. Kurczę, tych wszystkich franków. Byśmy nie zmarnowali tylu lat, rozumiecie? I może by się właśnie wtedy udało wskrzesić tę iskrę. Nie wiem, wzbudzić zapał, rozniecić jakieś tam powstanie narodowe. Rozumiesz to, stary? Ale trenerze, znowu powstanie, przecież to... No dokładnie tak. Ty nie kumasz, co to jest ułańska fantazja? Co to jest, co to są te kamienie na szaniec, dywizjon 303? Dokładnie, bo jeżeli nam się pozwoli, nie wiem, zjednoczyć, rozumiecie, znaleźć jakiegoś lidera, ale nie takiego pseudo, nie, tylko takiego prawdziwego lidera, który potrafi porwać naród ze sobą. Takich, nie wiem, tych Kościuszków, takich Rudych, takie Zośki. A Zośka to facet był. A co z tego? Co z tego? Chodzi o to, posłuchajcie mnie teraz, że ja po prostu od długiego czasu próbuję znaleźć jakąś ideę. Ja ją znalazłem, tę ideę, wczoraj. Dokładnie po meczu, tym wczorajszym, idę sobie po Wólce. Jest tak, nie wiem, północ. I nagle co patrzę? I widzicie, co widzę? I widzę dokładnie ideę. Jaką ideę? To jaką ideę, młody, ciebie widzę, rozumiesz? Was wszystkich widzę, jak gracie na tym boisku zrytym przez dziki, gracie po ciemku w piłkę, bo lampy są zgaszone. No bo musieliśmy odreagować po tym cholernym Wembley, nie? Dokładnie. I wiecie, o co chodzi? I w tym momencie zrozumiałem, że to jest proste, że to wy jesteście żywą nadzieją polskiej piłki. Serio? Że Fornalik nas ten wezwie? Jaki chłopie Fornalik? Jaki? Jego już nie ma, rozumiesz? A wy jesteście. Bo to wy jesteście solą polskiej piłki, dokładnie wy, my wszyscy, my z lig regionalnych. Bo to, proszę Państwa, bo to my tam ciężko pracujemy, my i my tam walczymy. Bo to my tak naprawdę kochamy futbol. I to dokładnie z nas powstanie, urośnie nowe pokolenie Wembley. I teraz słuchajcie, i teraz do was mówię, wy nasze gwiazdy. Ej, patrzcie na mnie. Słuchajcie, za miesiąc macie sparring ze Słowacją. Słyszysz mnie? Kuba? Lewy? Ja mam, chłopaki, dwa z jedną prośbę. Po prostu dajcie nam mały znak, że wchodzicie w to. Że wchodzicie w nasz wielki plan nowego pokolenia Wembley. Żeby to wszystko zbudować od samego początku. Wszystko pokazać młodym, że można. Bo nie jedziemy do Brazylii, ja wiem o tym. Ale co z tego? Co? Przestaniemy kochać futbol? Co się obrazimy na piłkę nożną? Co zrobimy? Trenerze, Trenerze,